Witajcie kochani, witam was moi drodzy gorąco i serdecznie w 19 odcinku z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której zaczynam, stawiam pierwsze kroki w farmingu jak i w rolnictwie. Ja jestem Yuken i zapraszam was moi drodzy do oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo szybki i bardzo tematyczny. Tutaj jak widzicie udało mi się chociaż trochę tej pozostałości po chacie pousuwać, ale niestety już anteny satelitarnej czy innej anteny, czy jakichś tu świecących lampek nie. Dlatego jakoś to zamatujemy drzewami, żeby tego nie było widać. Sprawdziłem mniej więcej jak ten obszar musi wyglądać i taki tutaj żywopłot stworzyłem. W środku będą drzewa. Nasze krowy mają się dobrze, będziemy karmili je faktycznie ręcznie, bez tego robota do karmienia. Taką decyzję podjąłem, że tak jest szybciej i łatwiej, bo mamy po prostu taką tutaj fabrykę do produkcji tego TMR-u i łatwiej jest to jednocześnie robić. To było w poprzednim odcinku. Ja stwierdziłem, że moi drodzy, to jest ten moment, w którym no, mamy tyle kasy, kupowaliśmy pola, zajmiemy się w następnym odcinku kurczakami. Tutaj nawet zobaczcie, mam segregowane maszyny, żeby one stały w miejscach, w których no, stać powinny, żeby można się doszukać. Tutaj ta maszyna, ten kombajn do koszenia buraków. No i właśnie, co za tym idzie, będziemy dzisiaj tylko i wyłącznie kupowali sprzęt, moi drodzy. Nic więcej nie będziemy w dzisiejszym odcinku robili. Stwierdziłem, że to jest moment. Pierwsza rzecz, która nam się przyda, to ten manik do wożenia mleka, do wożenia palet z gotowym towarem. Może nie tyle mleka, co cukru i innych rzeczy. No i to będzie drugi taki sam man, dlatego że nie chcę tego, chcę, żeby ten man pierwszy, który służy do wożenia mebli, żeby on tam sobie stał w garażu pod tą wiatą i jakby w żaden sposób nie chcę duplikować. Stwierdziłem, że to jest jak najbardziej, widzowie, ten moment. Ale możemy się zastanowić, to jest jakiś Phoneix, nie wiem jak on się, Tatra. Czy ta Tatra będzie do nas lepsza? Myślę, że nie. Myślę, że manika mamy już sprawdzonego, moi drodzy, tylko gdzie ten manik nam się ukrywa? On chyba gdzieś w autoloadach był. Ohoho. Czy w różnych? Zaczniemy na pewno od manika. To jest rzecz pierwsza, którą no na 100% potrzebujemy. I to bez dwóch zdań. Ale jak widzicie, nie ma tego mana w ciężarówkach. To mnie bardzo zaciekawiło. Czy ja jestem jakiś tutaj ślepy, że nie widzę? W lawetach przecież nie. No ewidentnie w ciężarówkach powinien być ten man. A nam zniknął, no bo to nie jest ten man, jakby ktoś z was spytał, to jest ten man, pod którego podczepiamy naczepę. A jest, dobra, bo on ma inny kolor. Dobra, widzowie. Czyli tak, ten ma 700 koni i 400 litrów. No, dobra, bierzemy manika, tylko wiecie co, zrobimy taki numer. To będzie man, który ma jeździć jakieś takie normalne opony, bym chciał. Szerokich nie, zwykłe, to nawet nie możemy zmienić. Natomiast zmienimy kolor. Tamten jest żółty, to ten może niech będzie czerwony. Chociaż jak związane rzeczy z mlekiem, to może niebieski, taki błękit. Dobra, kolor felk, może na czarne sobie damy i spoko. Nic tu więcej zmienić nie można, kupujemy. Pierwsza rzecz kupiona, także już to poza odcinkiem sobie podbieram, myślę, że za sklepu. Pierwszego manika mamy do wożenia rzeczy związanych z mlekiem. Druga rzecz to będzie potrzebny nam ciągnik, który będzie woził, paszę dla zwierząt. No bo tych ciągników nie mamy za wiele. Zobaczmy, jakie tutaj mocowo te ciągniki są. 200-300 koni. 313, ja wiem, 313 chyba powinno starczyć. A jakie są duże ciągniki? Bo to wiozłem dużym ciągnikiem. Cię już teraz na kasę nie patrzymy. No nie musi być jakieś bydle, bo on musi też wjechać do tej obory. Chociaż tam nie trzeba wjeżdżać. Z tego co widziałem, wystarczy też wycofać. Może ten, albo taki żółty byśmy sobie, tylko pytanie jak one też jeżdżą, bo to by też trzeba przetestować. A te niektóre już mamy sprawdzone. Może tego klasa sobie, słuchajcie, kupimy, tylko byśmy sobie na inny kolor go przemalowali. Chociaż ten John Deere też by był całkiem spoko. Myślę, że te... Tak, myślę, tego Fendita chyba miałem. No, to do John Deere'a weźmiemy, tylko może sobie go przemalujemy, jak się da, słuchajcie.
Chcemy mocniejszy silnik? No, jeżeli się da, to już niech będzie najmocniejszy. Koła zostawmy. Tam obciążniki mogą sobie być. Co to za wzór? US, UEU, zaczepy trzypunktowe, ładowa... Nie, ładowacza nie potrzebujemy, trzypunktowe. Szkoda, że koloru nie można zmienić, widzowie, bo bym z miłą chęcią sobie zmienił kolor. Dobra, czyli mamy ciężarówkę do ładowania tych wszystkich rzeczy. Mamy do rozwożenia paszy ciągnik, moi drodzy. Co tu jeszcze byśmy potrzebowali? To będzie ciągnik pod to podczepiony. Jeszcze z jeden ciągnik by mi się przydał i przyczepa do zbierania buraków. Bo tu mamy ciągnik, który... Zresztą to musimy też i przestawić, słuchajcie, ten ciągnik gdzieś tam z tyłu, bo tam będzie to pole do buraków cukrowych. Tutaj raczej buraków nie będziemy robili. Tylko na tych polach, bo te kupiliśmy w poprzednim odcinku. Widzicie tam te pola za nami. Więc myślę, że jak najbardziej na tamte pola. Na razie go sobie tutaj zaparkujemy, bo on i tak będzie. Albo te pola, zobaczymy. Możliwe, że te pola będą też do buraków. No bo blisko cukrowni, bo taki był zamysł. Ale to też zależy, słuchajcie, moi drodzy, bo możliwe, że tutaj bym coś zrobił z jakimiś kurnikami. No bo też nie chciałbym tych kur za daleko dawać, więc możliwe, że o, tamte pola by poszły na buraki. No zobaczymy, to jeszcze zobaczymy, to będziemy w następnych odcinkach z tym sobie działali. Natomiast na pewno jest nam potrzebny jeszcze jeden ciągnik, najlepiej jako duży, który będzie zabierał nam może czerwony dla odmiany. Jakby nie patrzę tutaj na marki. W tej chwili bardziej patrzę, żeby one się czymś tam różniły. No tutaj jest ten klas dosyć mocny, ale nie jestem przekonany, widzowie, czy my aż tak mocny ciągnik potrzebujemy. Może dla odmiany do buraków, bo buraki są jednak wchodzą w kolor czerwony, więc niech będzie czerwony. Po prostu patrzę po kolorach, żeby mi się te ciągniki nie pomyliły. Tu można troszeczkę mocniejsze 435, nie, 400 koni maksymalnie może mieć. Marka kół, no to dobra, niech będą Micheliny, ustawienia kół, niech będą tradycyjnie, no może niech będą szerokie opony, bo on ma jednak jeździć po polu. I teraz przyczepa, widzowie. No bo któryś z widzów, bardzo dziękuję zresztą za tą opinię, zwrócił mi uwagę na to, że nie każda przyczepa ładuje buraki. No więc musimy sobie zobaczyć. Burak, no to będzie ewidentnie to, czy to jest rzodkiewka, czy marchew. To jest chyba ikonka buraka. No ale według tej teorii, jeżeli tak patrząc, no to na przykład mamy. Czekajcie, ja mam tą przyczepę. A, bo ja mam. Dobra, ja mam samozbierającą. Okej. Jakaś taka z większych przyczep na 50 metrów to byłaby całkiem spoko. Tylko czy ona ładuje buraki? Tu nie widzę, słuchajcie, ikonki buraka. Jedzenie dla krów, bo taką chyba to jest ta, co kupiłem, żeby jedzenie krowom rozwozić. I jak najbardziej jedzenie możemy rozwozić, ale buraków już nie. Przynajmniej ikonki buraka nie widzę. A widzicie, ciekawostka. Tutaj też nie widzę ikonki buraka. A tutaj już się ikonka buja. To jest burak i burak posiekany. No, czyli to by mogło być. 52 metry. Myślę, że całkiem spoko pojemnościowo w porównaniu z kombajnem. One się tu nie różnią. Nie wiem, tu na tony jest jakaś różnica, natomiast. To weźmy, może ta ma trochę więcej, jeśli chodzi. Nie, ta ma mniej ton, ta ma więcej. Dobra, kupujemy, widzowie, kupujemy, nie ma co się szczypać. Czy tutaj coś chcemy zmienić? Nie można nic zmienić. Pokrywa, no nie wiem, damy tak, chociaż nie wiem, co ta pokrywa mi da. Marka kół, no nie różnią się, widzę, te wyglądają całkiem spoko. Dobra, kup. Dobrze. Czyli mamy, moi drodzy, tak. Sytuację mamy w tej chwili taką. Mamy ciągnik do wożenia gnojówki do zbiorników, ewentualnie też
No to maszynę do nawożenia gnojówką. Dobrze. Mamy kombajn do cukru, znaczy do buraków cukrowych i mamy traktor do ścinania. Okej. Okay. Tutaj są sprzęty, który został mi ten sprzęt leśniczy. Coś teren wyrównywałem i widzicie, że coś tu poszło nie tak. Więc może wsiądźmy, niech się wyrówna. Dobra, mamy tą naszą ścinarkę do drewna, przy czym na razie jej nie będziemy przez jakiś czas używali, ale też nie będę jej sprzedawał. Mamy traktorka, który był kupowany do wszystkiego, co związane z polem, czyli prawdopodobnie do tej przyczepy samozbierającej, ale jeśli chodzi o trawę, to aż tak nie, takich manewrów nie będę robić, żeby musiał tu mieć jeszcze jeden ciągnik, bo mamy, zobaczcie, kosiarkę, mamy tą zgrabiarkę i przetrząsacz, chyba te maszyny, ale myślę, że tu jeden ciągnik wystarczy, jest jeszcze przyczepa samozbierająca, myślę, że tutaj byśmy się przełączali, tu w ogóle chyba jakąś wiatę wybuduję, żeby te sprzęty ładnie stały pod wiatą, pewno będą tu stały, zależy gdzie łąkę sobie zrobię do zbierania. Jeśli chodzi o temat ten, no to tutaj w tej chwili nam brakuje ciężarówki, ale z niej nie korzystamy, więc kupowanie kolejnego mana do drewna jest kompletnie, więc zobaczcie ile mamy drewna, ponad 1 000 000 litrów. Także myślę, że kupowanie akurat tutaj mana do drewna, gdzie nie korzystamy z tego, nie ma sensu. Jak w ogóle wygląda z meblami? Mamy styczeń. A jeszcze już miejsce się kończy na meble niestety, więc będę musiał zwozić. I tu sobie będzie stał manik właśnie typowo do mebli, kolorystycznie spoko. Tutaj jest ładowacz, też spoko. Więc tutaj myślę, że jest wszystko jak należy. Tutaj będziemy też mieli właśnie tego manika kolejnego do mleka. Tutaj podłączymy ciągnik, który kupiłem do dowożenia paszy. Tutaj mamy tą ładowarkę. Nie pamiętam, co ona miała tutaj podłączone, bo jest coś jej tu brakuje. Coś musiałem zgubić gdzieś. Tutaj jest ta największa ładowarka, która w tej chwili... Tutaj chciałem ją wtedy załadować, te buraki cukrowe, ale coś mi nie pykło. Ale ja ją wykorzystywałem jako ładowarkę do drewna. I tam pamiętam w miejscu, gdzie są maszyny... Gdzie są maszyny te do trawy, do tego, to tam są te widły. Dobrze, więc tutaj raczej nic więcej nie będziemy potrzebowali, bo mamy jeszcze właśnie manika do rozwożenia mleka. I to jest ten manik, którego korzystaliśmy, z którym woziliśmy belę drewna. No i zobaczmy, co tu ja kupiłem w sklepie. No czy to tylko tyle sprzętu byśmy kupili, widzowie? No to tak, kupiłem manika, dobrze. Kupiłem manika, spoko. Manik będzie nam woził palety albo właśnie z tą paszą mineralną. Okej, okay. Jeden ciągnik miał być do wożenia tego, jeden do zbierania buraków cukrowych skoszonych. No to jak będzie pracownik kosił, no to wtedy tym podjedziemy i załadujemy. Przetestuję to, ale mam wrażenie, widzowie, że jeszcze coś bym mógł kupić, ponieważ no, jeżeli mamy tyle kasy, to ta flota myślę, że nasza w zupełności, słuchajcie, mogłaby być kupiona, aż sobie przykucnę. Jak się zastanawiam, coś jeszcze bym tutaj kupił, bo jak wiecie, nie szalałem z jakimiś rzeczami póki co. Jeśli chodzi o technologia do uprawy buraków. No to mamy wszystko, tak? Bo mamy kombajn, który jest nam bardziej potrzebny. Znaczy tu powinienem wejść w zasadzie. Ciężarówek więcej nie potrzebujemy. Nie wiem, co by mi dał taki mak. No chyba, że ten mak mógłby wozić. Ten mak by ładniej wyglądał, słuchajcie, jakby był podłączony pewnie do tej srebrnej beczki do... A taki żółty man... Nie widzę, żeby one się czymś różniły. Także tutaj, jeśli chodzi o many, to mamy chyba takiego z podwójnymi kołami i spoko. Także to, jeśli chodzi o ciężarówki. Kombajny. No, kombajny mamy w zasadzie, widzowie. Na razie nie planuję zboża robić, chociaż mogłoby być potrzebne, jakbyśmy chcieli chleb
upiec, ale to się będziemy kombajnem zastanawiali. Sieczkarki. Czy sieczkarka jest mi potrzebna? Myślę, moi drodzy, że nie. Myślę, że nie. Ziemniaków nie planuję. Technologia uprawy buraków sprawdzaliśmy. Aha, to sprawdzaliśmy tam. No kupiłem chyba ten najmocniejszy. To w ogóle nie wiem, co to jest. Aha, ta maszyna, a ta? No dobrze, ten, a ta zbiera. Ta maszyna buraki cukrowe umożliwia je przeładunek do innej przyczepy. No ta umożliwia, ta nie. Więc to będę przetestować musiał. Ale wydaje mi się, że dobrą przyczepę kupiłem. Trzcina cukrowa, no do cukru na razie nam jedna rzecz wystarczy. Aczkolwiek widziałem, że trzcina cukrowa też daje jakieś bajery. Do przemyślenia. Bawełny na razie nie planuję, no bo to już za daleko byśmy poszli w ten temat. Winogrona, ciekawy temat, czy oliwki jak najbardziej, tak? Leśnictwo omijamy. Zobaczmy, co jeszcze mamy w zwierzętach. To są paszowozy, ale my nie potrzebujemy, widzowie, paszowozu, ponieważ paszę nam produkuje fabryka, z której tylko dostarczamy. Ewentualnie mogę pomyśleć o jakichś opryskiwaczach, żeby jeszcze... No tutaj mamy, jeśli chodzi o gnojówkę. Kosiarki mamy, więc tutaj nic nie potrzebujemy. Ładowaczy nie. Samochody. No jak Haciendę sobie kupię, to pewnie jakieś fury, ale to też pewnie sobie pościągam jakieś mody. O, może sobie Mustanga kupię, żeby fajnie stał. Takiego starego Land Rovera, widzowie. Czemu by nie? Niech, żeby po prostu stały, żeby móc z nich korzystać. No ale temat Haciendy to jeszcze musi poczekać. A różne... Ta maszyna zbiera materiał z ziemi. No ciężko jest powiedzieć, co ona zbiera i czym się różni od poprzednich. No dopóki nie przetestuję, to nie będę wiedzieć. Aha, ale miesza. No to jakbym chciał, ale na razie nie mam kiszonki w silosie na ten moment, bo tyle przecież tej kiszonki, widzowie, nakupowałem, że... Znaczy narobiłem, bo nie nakupowałem, tylko naprodukowałem, to jest tyle tego, że szkoda gadać. No przyczep myślę, że więcej nie potrzebuję, no bo co bym tymi przyczepami miał wozić na ten moment. Do buraków przyczepę kupiliśmy, więc myślę, no lawety nie potrzebujemy, to już nie ten czas, więc myślę, że nie. No wozy przeładunkowe... Ja nie wiem, to ja wtedy wóz przeładunkowy kupiłem, co mi nie chciało brać buraków. Tu kolega miał rację, dzięki widzu drogi. Faktycznie nie ma tutaj ikonki buraków. Mogłem pomyśleć, mogłem po prostu zobaczyć, mój błąd widzowie, no bo to jest proste, to wystarczy zobaczyć, a ja popłynąłem po prostu, wiecie, na szybko i edery do zboża. No na razie zboża nie robimy, jak przyjdzie moment zboża, to zrobimy. Kukurydza mnie troszkę, nie, kukurydza nie, co ja chciałem... Posłuchajcie, będzie temat oczywiście, że wróci temat z rzepakiem i z kukurydzą właśnie. Nie, ze słonecznikami, przepraszam, ze słonecznikami. Po to, aby po prostu wyprodukować z tego oliwki jakieś tam specjalne oleje. Ale to jeszcze przyjdzie na to czas, gdzieś w którymś z następnych odcinków, bo tu jeszcze troszeczkę... tematu mamy. Mulczery nas na razie nie interesują, tam zbieracze kamieni, kultywatory, to jeszcze muszę pomyśleć, jak się wezmę dobrze za pole. Na razie to, co mam do pola, to mi w zupełności, widzowie, wystarcza. W zupełności mi to wystarcza. Także jest spoczko. Jeszcze chwastowniki, jak na razie mam chwasty wyłączone, ale myślę, że włączę je sobie. Włączę sobie, bo no tutaj mamy, a to czekajcie, rozrzutniki obornika były obok. Zaraz, bo my tu, o, to sobie kupimy jako bardziej taką ozdobę. Ja mam chyba to kupione jako ten wóz do przetransportowywania, natomiast tutaj mamy rozrzutniki obornika, a ja jeszcze tego obornika na pole, słuchajcie, nie rozrzucałem. Więc 34 metry, 30, aha. No to nie, no to jak już, to myślę, że dobra, to zróbmy, widzowie, jeszcze taki manewr, że kupimy najmocniejszy rozrzutnik obornika.
Nic tu widać zmienić nie można. Kupimy najmocniejszy rozrzutnik obornika. I pod niego, tylko ja to zrobię za pamięci, widzowie. Pod niego kupimy najmocniejszy możliwy ciągnik, żeby jednak nam się nie zarył. Gdzieś tam na polu. Nie wiem, czy chciałbym takie kurcze ciągniki na gąsienicach. To tak nie do końca. Nie do końca, słuchajcie, jestem przekonany takimi wielkoludami. A to co to jest? Nie wiem, czy taki wielki ciągnik nam potrzebny. No to chyba, że taki byśmy dla Beki kupili. Albo takiego klasa. Czekajcie, ten klas. O, ten ma więcej. Ten ma więcej koni. Dla Beki mógłbym i taki kupić do obornika, no ale ten ma więcej koni, więc spada decyzja na tego. 700 koni ma, tak? 692 koła. Wiem. Nie widzę wielkiej różnicy. Obciążniki opon, szerokie opony. Nie, podwójne nie. Tablica rejestracyjna nam nie jest potrzebna. Dobra, widzowie, szalejemy, słuchajcie. Czyli zobaczmy, co to my kupiliśmy w tym sklepie w takim razie. Co to miało być teraz, żebym ja pamiętał? Ostatni zakup pamiętam, czyli i kolorami. Słuchajcie, a to jest ten głupi ciągnik, kurde. Ja pierdzielę, bo on się tak gnie, widzicie? Nie podoba mi się ten ciągnik strasznie. Nie lubię, jak on się tak gnie. Myślałem, że weźmiemy taki ciągnik, widzicie? Ale z drugiej strony to tylko ma obornik rozrzucać, więc na polu to jakichś wielkich manewrów nie musimy nim robić. Więc niech będzie, przynajmniej mi się one nie pomylą. To miało być przyłączone do tego. To pamiętamy, widzowie. Dobra, cofnijmy troszkę. I teraz. Później ja to sobie zwiozę już poza odcinkiem. Ten miał być do... Czyli ten czerwony miał być do buraków, bo pamiętam. To będę musiał przetestować sobie. Poza odcinkiem. O, fajny całkiem, spoko. Kolorami, słuchajcie, teraz wybierałem. Jak kobieta. Powiem, że kobiety pojazdy kupują według kolorów, a ja po prostu kolorami, żeby mi się nie pomyliły. I ten miał być, to tego możemy razem z wami jeszcze na odcinku, widzowie, zawieść. Ten ciągniczek będzie nam służył do tego, aby wozić jedzenie dla krów. Mówię, szkoda, że nie można ich sobie przemalować. Czyli kupiliśmy 3 ciągniki, trochę sprzętu kupiliśmy. Wiecie, przy takich pieniądzach, jakie zaraz sprzedam meble i mi się zwróci, bo już jest styczeń. Także ja chcę tutaj też, już na tym etapie myślę, że mogłem na taką inwestycję sobie pozwolić. Ja chcę po prostu sobie, słuchajcie, wygodnie pracować. To ma być wygoda. Ja nie chcę tutaj jakichś, wiecie, numerów, że przełączam te maszyny, potem się gubię, nie wiem, która jest do której. Ja od początku mówiłem, że chcę mieć tutaj porządek. O, i zobaczcie, tu jest taki manewr. Spójrzcie proszę, że jak tak wjedziecie, to już możecie wysypywać jedzenie krówkom. Nie musicie wjeżdżać głęboko, nie musicie przodem wjeżdżać. Możecie sobie tylko wycofać i... Nawet nie wiem, czy... Też nie mam czasu spowolnionego, nie. Sam dużo chyba nie wyładujemy tego jedzenia. A nie, coś ładujemy. No, tam parę wyładowaliśmy. Dobra, to będzie do... W takim razie jedzonka dla krówek. Ten ciągniczek tam do obornika. Właśnie może od razu załadujemy, słuchajcie, tamten ciągnik. Widzowie moi drodzy kochani, bo... Prawda jest taka... Miau. Prawda jest taka, że zaraz się przekonamy. Czekajcie, a co? To ten miał być od gnojówki. Załadujemy, zobaczymy jak to... A, bo ja to będę musiał... To dobrze, że ja mam, słuchajcie, tą. Ja nią też muszę do tyłu podjechać. Przecież to mi samo nie załaduje gnojówki. Znaczy obornika, bo gnojówka jest płynna. Gnojówka jest płynna, a obornik jest jakby... No to dobrze, ja tam mam taką maszynę, która jest... Znaczy maszynę. Zobaczymy, czy to ta... Czy ta, kurczę, będzie działała. Jak nie, to będę musiał kupić jeszcze jedną. I w następnym odcinku już zapowiadane kurczaki, dlatego pewnych ruchów jeszcze, jak widzicie, nie robiłem. Wybudowaliśmy w poprzednim odcinku tą cukrownię, no pewne rzeczy zrobiliśmy.
Natomiast nie robiłem żadnych ruchów, dlatego że właśnie planuję sobie jeszcze jak te kurczaki. Zresztą tutaj był plan w ogóle, żeby się kurczakami zająć. I nie wiem, czy przypadkiem widzowie tego nie zrobimy, że tutaj przy głównej drodze jakieś zobaczymy jeszcze, jakie są fabryki do kurczaków. To jest niby pełne, a to ciekawe, to się samo zapełnia? Mi się wydawało, że coś musiałem włączyć, że się samo zapełnia. Dobra, no czyli to będziemy musieli jakoś sobie ogarnąć. Na razie sobie stanę tutaj próbnie. I my gdzieś tu widzowie mieliśmy. I zobaczcie, no ma to o tutaj. Ma to swoje plusy jednak. Kupiliśmy, kurczę, te obory dla krów, które jak widzicie są bez tego, bez tego robota mieszającego. Wydaje mi się, że tak jest o wiele wygodniej, jeśli ja sobie to jedzenie dowiozę sam. A przy okazji mamy możliwość oglądania krówek na zewnątrz. I zobaczcie, no jest to to, czego mi brakowało. I wiem, że ja to na tych tu wszystkich swoich od początku przeróbkach pewnie około 10 milionów straciłem łącznie z przeróbkami terenu. Poprzez przeróbki wszystkie, ale sami widzicie, że to naprawdę zaczyna fajnie wyglądać. I chyba było warto. Dobrze, to moi drodzy, zrobię test. No nie jestem w stanie zrobić testu z burakami, czy to tak będzie działało. Bo nie mam buraków, muszę je posadzić, ale ja chciałem zrobić tylko test, czy tym oto narzędziem... A niby się ładuje, patrzcie, niby się ładuje samo. Dobra, 100%. Niby 100% jest, widzowie. Dobra. Czekajcie, niby jest 100%. To wtedy tu sobie podjadę bliżej. Teraz tak stanąłem dalej, bo wiadomo, robiłem test. Więc jakby tak nie patrzyłem na odległość, a wcześniej, jak już będę ładował ten obornik, to sobie zaparkuję bliżej. No niby wóz jest typowo do obornika, no to nie chce mi się wierzyć, żeby się nie dało wsypać. I oczywiście od razu odpowiadam, nie chcę, słuchajcie, wszystkiego mieć, bo jeżeli jest nawet takie coś z autoloadem, to ja podziękuję. O, proszę. To psuje frajdę, widzowie. Już mi psuje frajdę, słuchajcie, używany nie ma nad autoloadem do ładowania palet. A tutaj widzę, no... Daje to jakąś przyjemność. Dobra, czyli ta maszyna będzie tutaj stała. Na razie nie ładujemy. To miał być test. A jeżeli już tutaj, widzowie, jesteśmy, to myślę, że razem z wami zrobię taki manewr. Jak już jest to temat wydatków, a tutaj raczej pola i tak nie będzie, ani nic tu nie będę robić. Nie chcę, żeby te maszyny mi tutaj tak stały, jak stoją. Więc myślę, moi drodzy, że... Myślę, że zrobimy takie coś, że postawimy tu sobie i hangar, bym to nazwał, zobaczymy, czy znajdzie się coś, tak żeby te cztery tutaj sprzęty do tego używane jak najbardziej mogły być tam zaparkowane, bo ja chcę mieć, wiecie, jakiś porządek. Zobaczmy, czy to przypadkiem nie, to było to chyba, tak, to było to, to zbudowaliśmy zdecydowanie tam. Czy wiecie, no ten obornik można od biedy trochę przesunąć, jeden na upartego też by można wywalić, ale ja myślę, że nie ma sensu. Jak już to... O! Proszę bardzo, widzowie, zobaczcie jak ładnie. Mam nadzieję, że się wszystko mi tu pomieści. No chodzi tylko o takie... Jakby to powiedzieć, to jest bardziej taki roleplay, co teraz robię. Przecież to mogłoby stać na dworze, ale ja chcę, żeby takie było bardziej, wiecie... Już od początku o tym mówiłem, że mam taki cel, żeby wszystko było ładnie poparkowane, gdzie trzeba, żeby miało swoje miejsce. Ale tu myślę, że na szerokość nawet trzy maszyny by weszły. Nie będę oczywiście tak... teraz się zaklinowałem, bo za ciasno. Zobaczcie, tu na szerokość by weszło i więcej. Ale to już tam nie o to chodzi, nie będziemy tak, wiecie, pchali na chama, ale jakbym jakąś maszynę miał, to jeszcze by mogła tu stać, jakbym tak ładnie zaparkował.
Zobaczcie, no i czy to nie jest piękne, widzowie? No to jest gitarka. Oto mi, o, to jest ten, co tak kurde kijowo skręca. Jak się wkurzę, to wymienię tego traktora, nie, widzowie? Bo zobaczcie, no to jest... Ja tym jeździć nie umiem, od razu wam mówię. Szczerze i uczciwie, czekajcie, do przodu będzie trzeba podjechać. Jeśli tym tylko mam jeździć po polu i rozrzucać gnojówkę, no to spoko, ale jak mam tym manewrować, to jestem ciężko chory. Tak po prostu dziwne uczucie, nie? Że mi się ta dupa tam tak gnie. Może to jest, wiadomo, kwestia przyzwyczajenia. Widzicie? Tak strasznie się gnie. To może muszę się nauczyć jeszcze, ale... Zwykłym traktorem, który jest no sztywny, bym powiedział, mi się o wiele lepiej jeździ. O, no teraz już coś, nie coś. Mniej trzeba skręcać. Teraz prosto. Dobra, zaparkowałem. Wiadomo, że tą gnojówkę rozrzucę, nie? Bo mam oczywiście plan. Mam plan, widzowie, posiać... te buraki cukrowe, żeby przetestować, jak to działa, więc jak najbardziej. I zawsze sobie będę tyłem ładnie parkował, słuchajcie. I zobaczcie, jak ładnie. I wszystko ma swoje miejsce, każda maszyna ma swoje miejsce i myślę, że tym akcentem będziemy mogli odcinek skończyć. Przepięknie, słuchajcie. O to mi chodziło. I wtedy będę wiedział, że tu stoją maszyny typowo związane z danym tematem, nie? Jeżeli tak bym miał robić, to oczywiście musiałbym gdzieś znaleźć miejsce do tej mojej cysterny. Natomiast ja myślę, że no, o, przetestujemy, jak tu się wjeżdża ewentualnie od drugiej strony, tędy jeszcze nie wjeżdżałem. Chociaż nie mam potrzeby tędy wjeżdżać, jakby, no wiem, że ten znak jedynie przeszkadza, no to już tam mówiliśmy. Ale na upartego, gdybym chciał od tej strony wjeżdżać, zalać mleko, no to zobaczcie, też bez problemu się wjedzie. Jakiś gościu mi tu łazi. Ty, gościu, bo cię rozjadę. Gdzie mi tu łazisz? Nie da się go rozjechać. Dobra. Że cysterna będzie sobie tu stała. No. I o to mi chodziło, żeby był jakiś taki porządek. Tu jeszcze muszę oczywiście troszkę wyrównać ten środek, bo trochę przez te wszystkie nasze przemeblowania jest teraz krzywo, więc to od razu mówię, na to nie zwracajcie uwagi. A sprzęty typowo z krowami, no kurczę, też jakaś hala by się przydała, gdzie stałaby cysterna, stałby ten traktor do karmienia, że tak powiem. No to mamy do buraków i do buraków mamy jeszcze tamten traktor. Kurczę, widzowie, bo zaraz tutaj wybuduję przy burakach halę. Zaraz tu wybuduję przy burakach halę i postawię wszystkie sprzęty do buraków i wtedy buraki będziemy tam dalej zbierali. No, to chyba tak zrobimy, widzowie. Jak już porządek ma być, to już musi być wszędzie, prawda? Także wszystkie sprzęty z burakami, czyli do ścinania, do zbierania i ten traktor z przyczepą, który będzie przewoził ewentualnie do cukrowni. Bo to jest dobra opcja w tym momencie. Pracownik będzie mi zbierał, jak zapełni mu się kombajn, to podjadę tylko pod niego i rozładuję. I faktycznie dlatego ten pracownik, to też mówię dziękuję widzu, że zwróciłeś mi na to uwagę. Też od wielu rzeczy się od was mogę nauczyć i bardzo mnie to cieszy. Więc jestem mega wdzięczny, bo widz mi zwrócił właśnie uwagę, że nie każda przyczepa ładuje buraki. I tutaj już mówiłem o tym, ale no przyznaję się do błędu, że po prostu tak, wiecie, nie spojrzałem. Zrobiłem jak taką głupotę, że kupiłem na oko przyczepę, nie patrząc, co naładuje. A przecież są ikonki narysowane, wystarczy spojrzeć. Więc dziękuję, widzu. Natomiast... myślę, że będzie fajnie, no. Mogę się od was zawsze czegoś nauczyć, a chcę też zrobić już tak... porządnie, żeby to było posegregowane, gdzie co ma być. Więc ja myślę, że jeżeli idziemy takim planem, że tam zbuduję i tam będą te buraki, będziemy właśnie o wiele szybciej to mogli zrobić, bo pracownik będzie zbierał, a ja będę sobie tylko podjeżdżał i ładował do cukrowni, to zobaczcie, że wtedy tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, myślę, że miejsca związane z kurami mogą być. Miałem jeszcze tylko sprawdzić,
już będziemy robili w następnym odcinku, na przykład zjadę z tego pola. Ale obiecałem, że tylko sprawdzę, widzowie, tylko sprawdzę, żebyście wiedzieli jakby w przyszłym odcinku. No bo generalnie nawet mi tu nie chodzi teraz o kury, no bo to już sprawdzaliśmy, że na przykład są takie wielkie i całkiem możliwe, że właśnie takie wielkie tutaj się te budynki pobuduje. I zobaczcie, to by nawet mogło, prawda, pasować. Tutaj obok krów parę takich budynków, no myślę, że całkiem spoko by było. I wcale nie o to mi chodzi, bo to nie jest jakby w tym momencie żaden problem. Bardziej mi chodzi o wszelkiego rodzaju fabryki. To są biogazownie, więc to nie. Piekarnia. No piekarnię już mamy raczej jedną, jeśli dobrze pamiętam. Ale jeżeli nie, no to wtedy piekarnię można postawić tu. I zobaczcie, mamy blisko dowiezienie mleka, czy dowiezienie czekolady, dowiezienie jajek. No i jeszcze nam oczywiście zostanie to zboże, nie? Jeszcze nam, widzowie, zostanie zboże. Ale to będziemy później sobie myśleli na ten temat. Bo chciałbym, żeby wszystko było w takim jednym... No płatki zbożowe to nie. Olejarnia też jeszcze nie. To jeszcze nie ten temat, do tego dojdziemy. Kolejna piekarnia i też właśnie jajka kupuję. Ale to mamy piekarnię. Taką samą, słuchajcie, piekarnię mamy, moi drodzy, tu. Tutaj jest piekarnia, więc to nie jest, myślę, na tyle daleko, aby z tymi jajkami nie zajechać, nie? Jeżeli ja tutaj sobie zrobię tak to wszystko według jakiegoś planu, to... No myślę, że będzie spoko. Nie wiem jeszcze... No właśnie, moi drodzy, bo ja nie jestem jeszcze do końca przekonany, czy... Czy do wszystkich zwierząt mam... Musiałbym jeszcze się nad... Aha, tu jest do świń chyba. Będę musiał się nad tym, widzowie, też mocno zastanowić, dlatego że, jakby wam to powiedzieć, nie wiem jeszcze, czym będziemy kury karmili. W sensie normalnie wiem, czym się jakby karmi. Generalnie zawsze jakieś tam ziarna się im rzucało, ale chodzi o to, co jest tutaj w farmingu, nie? Wiecie co, nie mamy, słuchajcie, tutaj, bo te wszystkie fabryki, ja muszę zerknąć do modów, czy czasem czegoś nie pominąłem, bo zobaczcie, że większość tych, hodowla ryb, to akurat tutaj, zobaczcie, że większość jednak tych rzeczy, które są, mamy już wybudowane, to gdzieś też mieliśmy to landbakiery, no to jest taka jakby cukiernia. Taka jakby cukiernia. Jakieś beczki produkują? Palety, beczki, no nie wiem. A tu kartony. Papier production, ale nie wiem, czy jest sens produkować, widzowie, papier. No jakby, no oczywiście jest to temat znowu z drewna, ale czy jest sens, to nie wiem. Na razie tematu drewnianego mam serdecznie dosyć. Także nie, tu mamy same mleczarnie, także jak widzicie, nie mamy jakichś takich... typowo rzeczy, które by były, no można powiedzieć, z jajkami związane, nie? Że gdzieś tam niby można te jajka dostarczyć, ale nie ma tak bezpośrednio jakiegoś. No, koniec tu jest. Także muszę przejrzeć, jakie fabryki, jakie te punkty sprzedaży i wtedy bym tu jak najbardziej te hale mógł do kur porobić. To by było spoko. Tylko i to by było wtedy zakończenie tego klimatu tak w ten sposób. To by mi pasowało. Tylko muszę zerknąć, co tam jest dostępne. Dobra, widzowie, miał być krótki odcinek, więc kończymy na szybko. Jedziemy tą halę kupić. Myślę, że kupimy tą samą. Ona mi się najbardziej póki co podoba, czy najbardziej sprawdza. Wydaje mi się, że lepszej na ten moment nie znajdę. Takiej w sensie hali na parkowanie samochodów. Czy lepszej? W sensie bardziej praktycznej, no bo to też nie chodzi o to, żeby to było coś, nie wiem, coś ciasnego, no bo to też nie o to chodzi, widzowie, no bo szopy, zobaczcie, no, mamy i taką szopę, ale czy ja wiem, czy chciałbym taką szopę wjeżdżać, jakby, no to już możemy zawsze zmienić, nie? W każdym odcinku następnym możemy zmian dokonać, zobaczcie, mamy taką szopę, ale jakby te nie są mi do niczego potrzebne te. No tu są jeszcze na przykład jakiś tam garaż z czymś. Przejrzymy, słuchajcie. W tej chwili nie wydaje mi się, żeby to jakby było
w jakikolwiek sposób, słuchajcie, istotne, myślę, że to... Nie, to nie było to. To też nie było to, bo tam miało tylko jedno. To nie było takie poczwórne, tylko było... O, to było to. I zobaczcie, ja myślę, że nic lepszego niż to na razie nie... Nie uda nam się kupić. Tylko teraz muszę się zastanowić, w którym miejscu ta szopa by miała być. No jeśli my mamy na pewno tutaj jeździć... Poczekajcie, tutaj właściwie jeździć nie będziemy za bardzo. Bo to tylko tym manikiem. Załóżmy, że sobie zostawimy trochę dystansu tam. Tu manik wjedzie bez najmniejszego problemu. Dobra, to tu ją budujemy i tu się parkujemy i tyle. I to będzie tyle w tym odcinku. No troszkę dalej pojechałem niż ta cukrownia jest. No mogłem... Ale tam z drugiej strony też jest... Bo tu jest takie coś, co będzie nas blokowało. Czy coś, kabel. Chyba, że tu jakiś zjazd się zrobi, taki ucięty, ale to i tak garaż nam w niczym nie przeszkadza. I to będą właśnie maszyny typowo pod buraki, widzowie. Myślę, że całkiem spoko. Dobra, no to to już by było tyle. I będzie, myślę, że petarda, widzowie. Myślę, że będzie petarda. W taki deseń będę szedł, żeby zawsze było miejsce właśnie do parkowania maszyn i będę starał się w tej chwili po prostu inwestować te pieniądze już w taki sposób, żeby jednak do każdego rodzaju roślin, znaczy no wiadomo, no niektóre sprzęty są wykorzystywane do kilku, ale bardziej chodzi mi o to, żeby nie martwić się sprzętami, że czegoś brakuje, czy czegoś nie ma. Nie chcę takich sytuacji, więc... Albo, że muszę przełączać. Nie, zobaczcie. Takie coś będziemy mieli elegancko. Do każdego rodzaju po prostu będzie sprzęcior przy danym polu do dyspozycji. No słuchajcie, no po coś pracowałem, można powiedzieć, tak ciężko. Ten traktor, po mojemu, to on w ogóle nie powinien tu wystawać. Bo jeszcze go o czymś zahaczę, ale no tego nie pomyślałem, że mogłem to jednak... Jeżeli taki jest zamysł, że traktor ma wystawać i to też pewnie będzie wystawał ten kombajn, to już wiem, że muszę kawałeczek dalej ten garaż zbudować, widzowie. Będę musiał kawałeczek dalej, żeby one sobie śmiało, spokojnie mogły wystawać, no. Tak mi się wydaje, że... Ten też będzie mocno wystawał, a przecież nie będziemy zgiętego parkowali. No. Mam nadzieję, że nie prześwituje przez ścianę. Oby nie. Ale wolę kawałek odjechać. No, także kawałeczek dalej ten garaż możemy postawić. Dobra, to ja zaraz to poprawię, a z wami się, moi drodzy, żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i też mnie to motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Także trzymaj się, cześć!